Witam, tu Aristeo na wyspie Daemir. Czas wybrać się na Rehę i pokazać jaszczurom, kto tu rządzi. Teraz najważniejsza sprawa to pozyskanie szału. Tak jest, dobrze. I teraz tak, może wzmocnimy się, bo nie ma sensu tego trzymać, nie wiadomo jak długo. O, uśmiech fortuny. Plus 15% do szans na trafienie krytyczne i to będzie działało przez 3 pojedynki. Bierzemy. Tutaj znajdują się moi przeciwnicy. Warto by było trafić takiego najsilniejszego z nich. A jako, że tu biorę szał, to lepiej będzie mieć maksymalną jego wartość. Zwiększoną o 30 i to będzie działało przez 2 kolejne pojedynki. No, 130. I szukamy wroga godnego nas. Równa siła, to nie. Nie zakopuj się. Lipa. Równa siła. O, i to by mogło być nawet całkiem fajne. No, podejdź tu. W sumie to jest chyba korzystniejsze, chociaż tu niby obrażenia, ale strasznie rzadko z tego korzystałem, więc może... No nie, ale to jest gorsze. Nie, nie. Musimy zmienić. Bardzo uważać, żeby nasze jednostki nie ustawiać w taki sposób, żeby, no, żeby nie mogli po prostu przez dwa pola kłuć. Tu oczywiście wezwiemy niebieską straż. Niestety na nich trzeba uważać, są bardzo odporni. Tak, no niestety... Trochę wolna jest ta jednostka. Zabić. A oni zdaje się, że się leczą. Hmm.
złośliwość, gdy jakiś oddział zostaje unicestwiony za pomocą dowolnego ataku niemagicznego, trolle radują się i otrzymują plus 5 do ataku. Nic powiem, żeby tu debil. Aha, 9 obrażeń zostało zadanych. Dobrze, teraz byłoby warto przekazać. No tak, tylko że ja bym chciał, żeby ta jednostka się tu znalazła. Ale cóż, nie wybrzydzajmy. Nie uciekaj. A takie plany miałem. Pomyślmy. Jak to najlepiej zrobić? Nie, no, na pewno byłoby warto, żebym moje jednostki były bardziej mobilne, czyli przyspieszenie. I gejzer. No, tu widzę, że tu niezła rzeźnia się stała. Zrobić. Nie no, chyba żeby tu. Okej, 4. Straty zostały niestety zadane. Tu byłoby warto uderzyć. I cóż, zrealizujmy to. Będę miał szał na kolejną bitwę. Niestety, no, nigdzie tutaj. Mogę najpierw próbować to zniszczyć, żeby potem mieć dostęp. Albo że paladyni mieli dostęp. Nie no, to po prostu tu lecimy. Aha, ja bym musiał w ogóle zebrać moje jednostki wokół paladynów. No i je uleczyć. Tak ma w ogóle sens. Nie no, poczekajcie. Tak. Oj, tu można było strzelać. I ja wycofam moje jednostki. Tak, i tu skupię je. Prawda, w tej chwili już te straty nie są takie istotne dla mnie, czy ich no, wskrzeszenie żołnierzy i tak dalej, gdyż ta gra już się bardzo zbliża do końca. Ale jakby się dało, o właśnie, to jest to miejsce, co mówiłem, że nie powinno się do tego doprowadzać, gdyż tymi włóczniami mogą kłuć strasznie skutecznie. Wycofajmy się, a właśnie. Jakby wyglądała sprawa tego. Zobaczmy, co tu będzie. Jeszcze trochę potrwa. Może coś wzbogacimy. Niestety poza zasięgiem. Ale w kolejnej turze jak najbardziej. Właśnie, a gdyby tak... Budzić smoka i jeszcze jedną... skrzynę.
razem już ta kasa taka przyzwoita była. Aczkolwiek szału nie oczekiwałem. Mało many jest. To jest problem. Gdyż na kolejną bitwę po prostu zabraknie. Musiałbym po prostu nie zużywać jej. No dobrze, no to tak też czyńmy. No właśnie, ale gdybym tak przesunął moje jednostki tu i wtedy paladyni staną tu, będą mogli tak wskrzeszać. A gryfy zajrzą tu. O, i to ma sens. Okej, teraz jazda musi się wycofać za wszelką cenę. Tak, podejdzie cię tu. Czekajcie. Oni muszą trochę pożyć, żeby po prostu zdążą tutaj uskutecznić wskrzeszanie. No i to jest właśnie dobry moment. Nowatura. Właśnie, gdyby troszeczkę szału zamienić na many. No, zawsze coś. To może jeszcze raz. Zapewne celem kolejnego pojedynku.